z WOŚP. Dzisiaj 30. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W Sokółce jak zwykle świętujemy i gramy, chociaż muzyka tylko mechaniczna nam towarzyszy. Dzisiaj przygotowaliśmy w kinie Sokół kiermasz rozmaitości, w tym również gadżetów orkiestrowych i sprzedajemy mnóstwo różności, począwszy od pysznego swojskiego chleba, przez słodycze własnej produkcji, po gadżety właśnie orkiestrowe, jak również książki, biżuterię i różne drobiazgi. Wielu mieszkańców już nas dzisiaj odwiedziło, przychodzą bardzo licznie, całymi rodzinami. Można wyjść chociażby z balonem, jeśli ktoś nie chce niczego konkretnego, ale właśnie słodycze cieszą się dużą popularnością, także ciągle jesteśmy odwiedzani przez Sokółczan. Na dzisiejszym kieramaszu na Wielkiej Orkiestrze możemy kupić różne rzeczy, tak jak wcześniej koleżanka wspomniała, od słodkości poprzez różne gadżety i fanty, które przynoszą nam nasi mieszkańcy, czy to firmy, które nam zasponsorowały. Chciałabym podkreślić to, że przedsiębiorcy i mieszkańcy Sokółki bardzo wspierają corocznie Wielką Orkiestrę, pomagając, czy to w organizacji, czy to przynosząc lub wspierając nas w przygotowaniach. Firmy oferują nam swoje wyroby, wędliny, robienia kanapek dla wolontariuszy, żebyśmy mogli ich nakarmić, żeby nie byli głodni na ulicach miasta. Koła gospodyń wiejskich w Starej Kamionce i w Racewie przywiozły nam bardzo smaczne ciasta, chleby. Przyjechał do nas też marcinek zrobiony przez jedną z pań. W tym roku zgłosiła się do nas 15 wolontariuszy, którzy byli właśnie na ulicach miasta, kwestowali, zbierali z wielkim powodzeniem. Ludzie byli bardzo mili i szeroko wspierali i z dużym gestem. Ja zgłosiłam się do wolontariatu, ponieważ bardzo lubię pomagać i czuję mega satysfakcję, jak po całym dniu właśnie takiego zbierania przychodzę tutaj i wszyscy są tacy mili w ogóle dla nas. I też to jest mój trzeci WOŚP, na którym zbieram jako wolontariuszka. No to też chęć po prostu pomocy innym. Dokładnie, fajnie jest pomagać. A ja uznałem, że to będzie spoko akcja i pierwszy raz brałem w niej udział i było naprawdę fajnie. Ja dopiero też tym razem miałam w pewnym sensie pierwszą możliwość, bo pierwszy raz dowiedziałam się, że w ogóle jak jest możliwość się zgłosić, tak. No i też jakoś też pierwsza ta. A ja uważam, że wolontariat to naprawdę jest super akcja i zawsze się czuję taką rodzinną atmosferę. Tak, ja uważam, że bardzo dobre jest pomaganie, szczególnie właśnie Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jest akcją, na której możemy się wykazać i ogólnie branie udziału w takich akcjach jest bardzo pomocne dla potrzebujących. No, to mam też właśnie bardzo podobne zdanie. Jest dobre i jest ważne, szczególnie w dzisiejszych czasach, żeby pomagać sobie nawzajem. Też uważam, że to jest fajna akcja, pokazać wszystkim, że są takie jakby niezauważane jednak problemy, jak tutaj mamy okulistykę w tym roku dziecięcą i warto pokazać szerszej całemu społeczeństwu, jakie są problemy. Ja też właśnie tak samo uważam. A ja myślę, że to taki szczytny cel nawet w tym roku, ta okulistyka, to takie dzieci. Bardzo przydatne.